tak los chciał i tak musi być. Było wszystko okej. A no to czy nie jest też inaczej, jak tak, nie? Chciał, nie chciał, ale musiał. Nie, do Sąpolna, no i dostaliśmy bloki, musieliśmy wykupić. Będę mieszkać, a jak tego, to tu blisko jest cmentarz i mnie wywiozą na cmentarz. Na siłę chciano niektórych rolników, zastraszano, więc rolnicy, mając niewiedzę, lęk, opuszczali też tereny. Ziemię posiadam już ponad 10 lat, około 15. I tej ziemi, która kopalnia chce ode mnie przewłaszczyć, powiedziałem im wyraźnie, że nie ma ceny na tej ziemi. Nigdy jej nie sprzedam. Kopalnia Konin jest kopalnią wieloodkrywkową. Dotychczas wybudowaliśmy 10 odkrywek, z tego 5 zostało zlikwidowanych. A żeby zabezpieczyć potrzeby węgla dla tych dwóch konińskich elektrowni, zachodzi budowa nowych odkrywek. Stąd jest konieczność budowy odkrywki Tomisławice, znajdującej się na terenie powiatu konińskiego. W związku z powstaniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Tomisławicach zniknie tu z tego terenu całkowicie. Tutaj kościół, który od kilku lat dopiero powstał. Następnie szkoła podstawowa i tutaj mamy po lewej stronie cmentarz, na którym tutaj leży również siostra mojego taty i szwagier. Należy się przyznać. Jeśli nie popełniliście, przyznajcie się. Ja jestem omylny, każdy z was jest omylny. I wy też. Przed działalnością kopalni węgla brunatnego Konin, na której terenie się tu znajdujemy i przed którą odkrywką jesteśmy. Ta odkrywka, która tu jest, jest powodem nieszczęść, jakie dotknęły Kujawy i Wielkopolskę. Znikające jeziora, wysychające lasy, niszczejąca ziemia, tragedia dla wszystkich rolników, turystów i tym podobnych. Rekultywację mamy na wysokim poziomie europejskim, jeżeli chodzi o rekultywację rolną, rekultywację wodną. Jesteśmy po prostu jednym z tutaj z kopalnią, która powoduje, że tereny te przekształcamy i dajemy z powrotem do środowiska. Zbiera ziemię, wszystko miesza i zaś tą ziemią zawala. Nie zbiera tej wierzchniej warstwy, osobno jej nie odkłada, żeby zaś przy rekultywacji rozłożyć ją znowu na wierzchu. Well, we are standing here on a former pit mine, which is at the moment being refilled with soil from the open pit mine next door. As you see, this looks like sand and it's very poor soil. It will take at least 10, but probably much longer, up to 50 years before this soil will be rich again. Jesteśmy nad jeziorem Ostrowskim. Tu widzimy końcowy efekt działalności kopalni węgla brunatnego Konin. Przez ostatnie kilka lat woda w tym jeziorze obniżyła się o 2,5 metra. Tu kiedyś było jezioro, wszędzie płynęła woda. W tej chwili ten zbiornik podzielił się na dwa zbiorniki. We're standing close to a basin in which two local power plants put their fly ash. We took samples over here from the water pollution, the soil pollution and also from the air pollution. The fine particles concentration were very high according to EU standards. Here you see the tubes which transport the fly ash straight from the power plant to the basin. You see the water has a really strange color due to the high pH it's got and the pollution with heavy metals. With more than 90% dependency on coal in Poland, I think that the priorities for our energy and climate policies should be energy efficiency and renewables. This is really unfortunate that Polish parliamentarian politicians are not really willing to tackle climate change. However, I'm sure that the society is, and I'm sure that we can make a change.